Czyli witajcie w 40. odcinku i chyba nawet ostatnim odcinku na moim kanale z pierwszej części gry Gothic. Znajdujemy się przy szamanie, którego nie mogliśmy pokonać. Oczywiście teraz jesteśmy wyposażeni w Uriziel, no i oczywiście też mamy tą fajną, starożytną, magiczną zbroję, dzięki której jesteśmy prawie niezniszczalni. No i tym Urizielem oczywiście mam nadzieję, że chyba już możemy naklepać temu orkowi. Dobra, no teraz hity wchodzą i widzę, że on się ogólnie zbugował i nas nie atakuje niczymkolwiek. Miałem laga przez chwilę. 10 tysięcy expa. Dobra, bierzemy to, co miało przy sobie oczywiście. No i mamy 35 poziom, taki poziom, który chciałem chociaż właśnie wbić. Czyli cel już mamy taki praktycznie w sumie osiągnięty. Zobaczymy, co tam dalej będzie jeszcze, czy jeszcze jakiegoś expa zdobędziemy. No ale mam nadzieję, że tak. Dobra, wchodzimy na górę. Mamy 35 poziom i tak jak na razie nasze w sumie statystyki się prezentują. Nie są aż takie złe w sumie, tak myślę. I chyba powiem wam szczerze, że lepszych chyba nigdy nie miałem statystyk. Apokaliptyczny strażnik, no. Lepszych chyba jeszcze nigdy nie miałem, powiem wam, statystyk, bo nie skupiałem się aż tak na tym, żeby wszystko praktycznie robić to, co jakby można. A teraz właśnie starałem się jak najwięcej rzeczy zrobić, jak najwięcej misji i jak najwięcej właśnie mobów wybić. Praktycznie nie opuszczałem żadnego właśnie moba. Ale no na pewno jakoś tam jeszcze można było troszkę podbić tego levela. Na pewno jakiś sobie mob tam jeszcze chodzi. No i co my tu mamy? Mamy taką świątynię, powiedzmy takie pomieszczenie z tymi tajemniczymi kapliczkami. I tutaj pewnie wygląda to na to, że musimy włożyć te miecze wszystkie. Te co zdobyliśmy od tych szamanów, od tych pięciu szamanów. Zobaczymy, co też będzie się działo. Ten miecz ogólnie powinien chyba zostawać w środku, ale... nic. No te kraty pewnie się otworzą. Dobra, mamy czwarty. I piąty. Dobra, otworzyły się, super. No i ogólnie zobaczymy, ile mi wyjdzie z tego wszystkiego, tego odcinka. No bo oczywiście chciałbym się zmieścić w tym odcinku, żeby to skończyć już sobie. Żeby ładnie te 40 odcinków wyglądało z pierwszej gry. Pierwszej części gry Gothic. Oczywiście i Xardas, to jest Xardas, tak? No, Xardas. Co on tu robi? Dobra, pogadajmy z nim oczywiście, co nie? Nie mamy wiele czasu, więc słuchaj uważnie. Jak się tu... Śniący jest już blisko. Wykorzystałem całą swoją moc, żeby się tu dostać. Przetłumaczyłem starożytne przepowiednie orków i odkryłem, o co chodzi z pięcioma sercami. Pięć serc należących do kapłanów, których pokonałeś, złożono w pięciu kapliczkach. Kapliczki można otworzyć, ale tylko starożytne sztylety kapłanów są w stanie je zniszczyć. Musisz przebić serca kapłanów pięcioma sztyletami. Tylko w ten sposób uda ci się wygnać śniącego z tego świata. Rozumiem. Śpiesz się. Przebudzenie demona odbędzie się już wkrótce. Szalony Korkalom i jego poplecznicy są już tutaj. Zebrali się w krypcie śniącego. Przelałem już zbyt dużo krwi. Nie pozwolę, by ktoś mnie teraz powstrzymał. Śniący staje się potężniejszy z każdą minutą. Nie mogę. Co się z tobą dzieje? Ja muszę. Co? Xardasa nawet to pokonało? No Xardas poszedł spanko, no i ciekawe właśnie do kiedy będzie tu leżał. No pewnie do wtedy, kiedy zabijemy śniącego. No i mamy ogólnie tutaj cztery drogi. Pójdźmy może najpierw w lewo sobie, zobaczymy, co tutaj będzie tutaj w pierwszej jakby ścieżce, w pierwszym pomieszczeniu. No i ogólnie będziemy musieli właśnie tymi znowu mieczami przebić jakby te serca. No bez tego jakbyśmy go w sumie nie zabili. Czyli właśnie to wszystko jest nam potrzebne, to co już używamy tutaj z tych szamanów jest potrzebne właśnie do zabicia śniącego. No i tutaj są te mumie, w których są eliksiry, widzę takie, które dają nam stałe jakby atrybuty. Tak więc w sumie spoko, kolejne, nawet fajne. Dobra, zbieramy sobie to wszystko oczywiście. No i jak sobie to wszystko zbierzemy, zaraz będziemy sobie ogarniać to, ile nam wyjdzie tych atrybut wszystkich jakby na koniec. No bo tych mikstur widzę, że jednak tutaj sporo jest. Wszystko zbieram, później będę sobie patrzył, co tam dokładnie było. Widzę, że po prostu z wszystkich raczej, nawet są te na manę, nawet są te na HP. No, jeszcze ta skrzynia jest tutaj, tę skrzynię sobie też otwórzmy oczywiście. No, jest otwarta, nawet nic wytrycha nie musieliśmy, no i eliksiry uzdrawiający i many mamy. Dobra, czyli w tych mumiach no były lepsze jakby te eliksiry niż w tej skrzyni, dobra.
Zaraz sobie to ogarniemy, jeszcze sobie zerkniemy jakby te wszystkie pomieszczenia. W sensie jeszcze tam typ naprzeciwko pomieszczenie i tam dalej te prawe i lewe powiedzmy. Tamte niższe jakby. I dopiero wtedy sobie ogarniemy te miksurki, zobaczymy ile właśnie tych atrybutów nam tam wyjdzie na koniec. No i podsumujemy ogólnie sobie wszystkie te statystyki. Ogólnie szczerze nie czuję, żebym kończył Gothica, a to wiem, że to już jest bliski koniec. Ogólnie no nie kończę całego powiedzmy, bo oczywiście dwójeczka się pojawi już za 2 dni raczej. Jak to wrzucę w poniedziałek, to w środę raczej powinna być już 2. Bez dodatka, Nocy Kruka, bo z dodatkiem też będzie. Po prostu sobie wtedy inaczej jakby zagramy fabułę, mam już taki plan. 2 czystą sobie zagramy na początku, na spokojnie. A później właśnie Noc Kruka sobie zagramy tam za jakiś czas w inny jakby troszkę sposób. Ale to już tam za jakiś czas, wiadomo, jak będziemy tam ogrywać, to wszystko się tam dowiecie. Mamy kolejne jakby mikstury, widzę tutaj kolejne jakby mikstury w tej skrzyni, czyli jakby tutaj z tej samej strony były chyba prawie jakby podobne bardzo te mikstury. Głównie właśnie te na atrybuty, na stałe na te atrybuty, także to czy spoko, na pewno nam się to przyda, bo nie wiadomo w sumie jak to będzie wyglądało na koniec. O, Xardas wstał na chwilę, stary wstał. No i że te mikstury na pewno nam pomogą z tym, żeby tam zabić ich tam tego ściącego. I zobaczymy ogólnie co tam się będzie działo. Widzę, że tutaj jest zejście na dół takie i myślę, że z tamtej strony chyba też byłoby to samo. Jedynie co w sumie możemy ominąć to właśnie tego apokaliptycznego strażnika. Tak mi się wydaje. I w sumie moglibyśmy iść sobie nawet z tamtej strony też. Tylko żeby go właśnie zabić, bo w sumie 1000 expa. 1000 expa to jest nawet sporo i nawet kurde myślę, że jak jeszcze na coś trafimy, to może jeszcze nam się uda 36 poziom wbić. Oczywiście nie liczę na to za bardzo, nie robię sobie takiej wielkiej nadziei, ale kurde, może zapiszę, bo to co zdobyłem, czyli ten 35 poziom, no to już mamy. Tak więc no nawet jakbyśmy wbili ten 36 poziom, to i tak by było spoko. O, dobra, jakaś cutscenka powiedzmy. No, to jest ta siedziba chyba tego. O, jest śniący, tam było. I jest korkolom. Ile on tu ma nowicjuszy tych swoich? Brzydki śniący. Dobra, czyli tak. Tam mamy już śniącego. No ale jeszcze przed tym sobie chciałbym właśnie iść w tamtą stronę. Dobra, wysłyszałem wyciągnięcie miecza. Pewnie ten strażnik, ta. Ale kryt fajnie wszedł. No i te 1000 expa ogólnie może nam się właśnie przydać, tak jak już mówię. No i może ten level wpadnie. No i fajnie, fajnie. Podsumujemy sobie zaraz te statystyki. Znowu słyszałem miecz. Kolejny strażnik? Tak, kolejny. W sumie nawet jakbyśmy zabili tych tam nowicjuszy i tego karkaloma, no to może w sumie ten level jednak wpadnie i fajnie będzie. No jedynie co, no to w sumie nie wykorzystamy tych punktów umiejętności, tych co tutaj teraz zbierzemy. No bo nie mamy nawet gdzie. Tam będziemy mieli 10, no i jak ten level powiedzmy wpadnie, no to będzie 20, no to zawsze sami byśmy mogli się jeszcze tej siły nauczyć, byśmy mieli teraz 142. No i tych mikstur też trochę mamy, no to też na pewno tam wpadnie. Dobra, no jest ten strażnik. No tam raczej wyżej nie będę wchodził, bo tu tylko był jeden strażnik po tych stronach jakby. No to raczej to nie ma sensu. Dobra, zaraz sobie te potki wypijemy. I podsumujemy ile nam wyjdzie tych atrybutów wszystkich. Fajnie jakbyśmy na przykład osiągnęli siły 200. 500 peżeta na pewno będziemy mieli. Z ręki jakby tam powyżej setka wbiła. Many nie wiem, zobaczymy. I tak głównie w sumie na HP i na siłę. W sumie chciałbym, żeby to dużo mi podniosło, bo nie wiem w sumie jak to będzie wyglądało tam, czy będzie ciężko tam dalej, czy nie. No i dobra, sprawdźmy to wszystko. Zaraz sobie najpierw może zapiszmy. Dobra, tu mam do zręczności 2 razy po 8. Tutaj mamy na sprint. Na sprint zostawimy i patrzcie ile mamy kurde na HP. 4 razy po 10 i 7 razy po 15. To 600 będzie tego HP. No będzie raczej tego HP 600. Powyżej 600 będzie. Sobie zaraz zobaczymy ile to wyszło z tego HP. Nieźle, naprawdę nieźle. Patrzcie ile mi tego paska HP dodało. Troszkę miałem tam mniej HP, w sensie, że nie miałem całego paska zdrowia. Ale i tak naprawdę. 640.
Nieźle, o tu jeszcze jest piątka taka. 645, no nieźle, peżeta mamy. Zręczność 97, czyli jesteśmy nawet blisko zręczności, żeby była setka. Jest tu jeszcze do many, widzę. 6 razy po 15, kurde. Patrzcie, ile mi tej many dojdzie. Ponad połowa tego, co mieliśmy. No taka 3 czwarte tego, co mieliśmy, powiedzmy, gdzieś doszło. Nawet więcej. Mana 135, mieliśmy 45, no to nieźle. I tutaj mamy jakieś takie inne napój władzy. O, zręczność 6 i bonus siły 6, czyli mamy już zręczność na maksa. W sensie nie na maksa, tylko powyżej stówy. O, super. Dobra, no i jeszcze siła nam została, 7 razy 8. Zobaczymy, czy to wyjdzie do 200. Fajnie by było mieć 200 siły tak na koniec. Ładnie by to wyglądało i tak dalej. I zobaczymy. 200, równe 200, kurde, patrzcie jaki fart. Czyli no tak te atrybuty wyglądają. Siła 200, zręczność 109, mana 135 i perze 645. W sumie moglibyśmy siłę na przykład dobić jakimś pierścieniem. Patrzcie, nawet mamy taki amulet siły. Dobra, zrobimy to tak, że nabijmy sobie po prostu siły tak, ile byśmy mogli. Czyli dobra, mamy amulet 20 siły, raczej mocniejszego nie mamy tutaj. No te ochrony pewnie lepiej by działały, co nie? Ale chciałbym właśnie to zobaczyć. I czy pierścień jakiś mamy? 5 do siły, na przykład zdejmiemy sobie jeden. Coś jeszcze więcej mamy na siłę. Na pewno jakiś pierścień by już można było zdobyć i na pewno więcej niż piątkę. No ale mamy 225 w sumie, powiedzmy na koniec. Dobra. No ochronę, no to tam troszkę sobie zmniejszyliśmy, bo zmieniliśmy naszyjnik właśnie ten jeden pierścień, ale jak będzie ciężej, no to sobie go założymy z powrotem, ten pierścień i naszyjnik. Dobra, uleczmy się do końca. Uleczmy się do końca i manę też sobie napełnimy, bo tutaj może być, kurde, troszkę pewnie jakiś poziom. Gdzie tu są napoje? A już zapomniałem, dobra. Oczywiście z setkami sobie i to i tak była troszkę nawet panika z tym, że dużo tych potek trzeba było wziąć ze sobą, no ale naprawdę, no. Lepiej mieć więcej i niech to zostanie, bo no w sumie dużo ich zostanie niż tam, żeby nam brakło. No bo to już by wtedy była lipa, dobra. Zapisujemy jeszcze raz, w sumie zapisałem przed chwilą, dobra. No i to jest świątynia śniącego, taki jakby centrum tego. Jak widzę Korkaloma, o jest śniący. Nareszcie, znów się spotykamy. Mój pan uprzedził mnie o twoim przybyciu. On potrafi wyczuć, że jesteś w pobliżu. Wkrótce znajdę się bliżej niego, niż mógłby sobie tego życzyć. Nie pozwolimy, byś pokrzyżował nasze plany. Świat doświadczy wkrótce przebudzenia wielkiego odkupiciela i nikt nie jest w stanie temu zapobiec. Wszyscy niewierni zapłacą słoną cenę, a ty będziesz miał zaszczyt być pierwszym z nich. Śniący, zbudź się! No to ładnie, jakieś czary tam na nas wyciąga już. Czyli trzeba się pilnować i ciekawe, czy ci najemnicy, nie najemnicy, nowicjusze będą też mnie atakować przy okazji z tym Korkalomem, kurde. Dobra. O nie, no pirokineza, nienawidzę tego czaru. No patrzcie, no tu praktycznie nie można nic zrobić, jak on to używa na nas. Szalony Korkalom. Dodali mu tam szalony. Nawet nie mogę go jeszcze przyatakować, dobra, dawaj, może jak to kryć przed chyba. Jak mi się wydaje. Nie no, tu w sumie na magię by się... Ale nie no, kolejny chyba kryt. Na magię by się przydało, czy tam na jakiś ogień, bo to chyba jest od ognia. No tak, to były dwa kryty, czyli fajnie. Raczej sobie z nim poradzimy. No w ten sposób musimy to robić. Dobra, 10 koła. O kurde, ale się rzucili na mnie. No i mamy 36 poziom, czyli zajebiście. 36 poziom. Dobra. Oni nas atakują, musimy szybko się uleczyć trochę chociaż. I oni ogólnie... Jak oni przyspieszają dziwnie? Ale oni mnie biją. Zostawcie mnie. Ale oni są mocni. Dobra, dawaj szybko. No oni troszkę biją. Ale jakoś tak pojedynczo, w sumie jak będziemy ich sobie zabijać, czy tam podwójnie nawet, no to raczej sobie damy radę, bo tam ich naprawdę było sporo. Tak na oko to z 15 było lekko. Dobra, leczymy się do końca oczywiście.
Nie będziemy ich w sumie przeszukiwać, teraz nie ma sensu raczej. Bo i tak nic z tym nie zrobimy, a mikstur i tak mamy nadmiar jakby. Bo zapiszmy sobie, no i za Korkaloma dostaliśmy 10 tysięcy expa. Mamy ten 36 poziom. I tak w sumie teraz oficjalnie się prezentują te moje staty. Raczej nic się tutaj już nie zmieni. Myślę, że jest ok. Mogło być pewnie lepiej, ale myślę, że jest ok i myślę, że to wystarczy, żeby gierkę przejść. Że raczej tam nie będzie już chyba z nim problemu. Zobaczymy ogólnie, jak to będzie wyglądało dalej, bo tak na razie chyba musieli powybijać tych wszystkich. Kurde, oni jak wszyscy się właśnie rzucą na mnie, no to lipa. Jakoś tak starać się pojedynczo. Jeszcze tamten, no tak, bo śniący mnie jeszcze tutaj atakuje. Nie wiem, kulą ognia chyba bije nas. Oj nie, no chyba jakaś ochrona przed bronią by się tu przydała. Uleczmy się może na szybko, widzę, że dwóch biegnie. Nie, trzech jednak więcej. O kurde, jednak wszyscy chyba. Ochrona przed mieczami. Jednak potrzeba to. Przed bronią, przed mieczami to się nazywało jakoś tak. Dobra. Ogólnie to moglibyśmy ich tutaj skuszyć. Oho, oni spadają. Nie, no jak chcę expa. W sumie tak nie wbijemy 37 poziomu. Ale spadało tam kilku, dwóch chyba, albo trzech. No dobra, trudno. Ogólnie staram się no tak nie marnować expa, ale tutaj i tak już raczej nic nie poradzimy. Bo kolejnego levela nie wbijemy. Oni biegną tu? Dobra, biegną. No za mało ochrony tej mamy na miecze, czy tam na tą broń. Jak tam to jest nazwane. Bo naprawdę za dużo mnie jakoś biją. Tak mi się wydaje. Naszyjnik. Zmieńmy sobie ten naszyjnik, te 20 siły. No magicznego pancerza przed bronią 15, no to myślę, że to jest sporo. I ten jeszcze śniący bije nas ogniem chyba, czy tam ogólnie magią jakąś, no to też na pewno nam się to przyda. Pierścionek też raczej zamienimy, bo tutaj mamy takie fajne właśnie. Trzy nawet mamy w sumie takie same. No i to naprawdę nam pomoże raczej. I chyba to już w sumie chyba wszyscy zginęli. Większość raczej pozabijałem, ale tam kilku właśnie spadło. Zobaczymy jeszcze, czy tam jest ktoś? Nie, tam nikogo nie widać, chyba że się wrócili. Zobaczmy. Jeden, nie, dwóch, trzech jest. Dobra, zapiszmy sobie od razu. Też trzeba pamiętać, że ten śniący nas bije, no to tam... No patrzcie, jaka jest różnica. Jak dostałem tę ochronę przed bronią. No oni nas praktycznie nie bije, no ten w sumie śniący tylko nas nabije. No ale śniący to chyba tak, no musi, no bo takie już, no w końcu to jest boss ostatni, taki powiedzmy. No to jakieś tam hity musi mieć. Nawet jak mamy dużą ochronę. Dobra. No i co teraz będziemy robić? Chyba będziemy musieli właśnie powbijać, tak jak Sardas mówił, te 5, widzę te kapliczki już. W 5 tych kapliczek, te miecze chyba, które mamy. No śniący. Tak on wygląda. Dobra, robimy to tak. Kaplica serc. Aha. A, to będzie mi tam animację chyba usuwało, jak będziemy dostawać, ale no, zdążamy lajtowo. Książę demonów. Postaramy się może, żeby on nas nie trafił, ten książę demonów, bo nie wiem w sumie, jak on będzie nas bił. Dobra, szybko się uleczmy. No i ogólnie wtedy musimy wbijać... o, właśnie teraz. Teraz musimy wbijać ten mieczyk właśnie, jak on już rzuci tą kulę ognia jakby. To wtedy sobie na lajcie tam zdążymy tą animację zrobić. To wbicie w serce tego miecza. Nie, ten chyba... Nie bije chyba tak dużo w sumie ten demon. Tak mi się wydaje. O kurde, ale dostałem. Do tysiącego chyba. No, leczmy się szybko. Troszkę chociaż. Ej nie no, jednak jak jest, jednak troszkę jest ciężko. Mam wrażenie, że ksiądz mu zadał trochę obrażeń. Dobra, czyli jednak jakiś tam poziom jest. Kurde, nie zdążyłem uniknąć. Nie no, z tego ognia naprawdę sporo bije ksiądz. Znowu. Naprawdę. Dobra, mieliśmy drugie czy trzecie? Drugie. Dobra, udało mi się uniknąć tego i bierzemy na trzecie teraz szybko. Uda się? Kurde, no naprawdę? Dobra, udało się. Jest. Troszkę musimy uciec, bo...
Dobra, i teraz się leczymy szybko. No taki, no trochę na tym, na patencie trzeba w jakiś sposób tam sobie to zrobić, nie? Inaczej to ciężko by było. No, znowu się on uderzył w tego. Dobra, mamy trzech już za sobą. Dobra, on uderzy, zaraz znowu uderzy i znowu, i dopiero wtedy sobie włożymy ten miecz. Dobra, teraz możemy na szybko. Zdążymy? Dobra, udało się. No, nas jeszcze trafił, ale udało się i tak. Ogólnie, znaczy, ten książę demonów jest taki dość mocny. Mało bije w sensie, ale dość nawet tego HP ma. Dobra, no i piąte. Uda nam się? Dobra, udało się. Już? Koniec? Powrocie śniącego do jego piekielnego wymiaru, znów ujrzałem światło dzienne. Magiczna bariera runęła, ale moja przygoda miała się dopiero zacząć. Fajnie. Niech to się sprawdzi z tym YouTube'em też moim, z moim kanałem, że to kiedyś, że kiedyś to będzie wybicie fajne. Że kiedyś jakby, że będę miał jakąś fajną widownię. Ale dobra, nic, nieważne. Zajmiemy się oczywiście gierką, no skończyliśmy sobie pierwszą część, oczywiście do pierwszej części też kiedyś tam jeszcze wrócimy. Będzie to na pewno jakiś dodatek, czy tam mody, jak to tam się nazywa. Ale teraz zajmiemy się oczywiście grą w Gothica 2. No będzie to oczywiście bez dodatku tam Nocy Kruka. Noc Kruka sobie też oczywiście ogramy, tylko w inny sposób, tak jak już mówiłem. Za jakiś czas. Ale zwykły Gothic 2 wleci za niedługo na kanał, jak mi wszystko się uda, tam jak nic nie będzie się psuło z nagrywaniem, to jak to będzie wrzucone w poniedziałek, to zakończenie gierki pierwszej części, to w środę raczej powinien się ukazać odcinek, no tak jak w sumie mamy w planie tam, że nie codziennie, tylko co dwa dni wrzucam sobie odcinek, w sensie poniedziałek, środa, piątek, o 7:00 no, zaplanowany mam tam po prostu, no i wtedy się pojawiają odcineczki i tak, tak raczej jak na razie w sumie będę się tego trzymał, tak już od dłuższego czasu raczej robię. Tak więc to skończyliśmy. Dzięki ogólnie wszystkim za obejrzenie tej serii. Mam nadzieję, że jeszcze ktoś sobie nowy przyjdzie i zobaczy to zakończenie. No i może, że ktoś jeszcze zostanie i będzie oglądał dalej mój kanał gotikowy. Na pewno będą też jakieś inne gierki. Jakiś Ryzen też się pojawi na pewno. Alex też się raczej pojawi może, ale to kiedyś, kiedyś. Na razie się nad gotikiem skupimy. No i zostawimy to. Tak więc no... To, co teraz sobie leci, te napisy, outro powiedzmy, zostawię wam do jakby do posłuchania, poczytania powiedzmy. O, tak zauważyłem ogólnie Tolkien tam był. Ciekawe, co to ma wspólnego z Gothiciem Tolkien. Czy to jest po prostu zbieżność nazw? Dobra. Tak więc dzięki za obejrzenie tego całego sezonu, serii. Mam nadzieję, że się podobało. Dzięki jeszcze raz. Mam nadzieję, że zostaniecie na dłużej i... Trzymajcie się do kolejnego, do pierwszego odcinka z Gothica 2. Cześć.